Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym, 18, jeśli nie mylę się, w świecie na SPAC. Tak, 18 świat na SPAC. No i dzisiaj zaczniemy bardzo wyjątkowo, bo przecież walentynki na horyzoncie. Niektórzy nazywają waleftynki. Waleftynki, ale my pomyśleliśmy sobie, że w te walentynki lub waleftynki, jak to mówisz, puścimy nagranie polskie, takie piękne kojarzące. Tak, związane jeszcze z naszym kalendarium na dodatek tego wszystkiego, bo w 1942 roku w Lublinie przyszedł na świat Piotr Szczepaniak, piosenkarz i aktor. Jako wokalista debiutował w 1963 roku na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. A my teraz zaprezentujemy jedno z najpiękniejszych nagrań Piotra Szczepanika. I idealnie pasujących pod ten okres, dokładnie. I jeszcze na dodatek tego wszystkiego chciałem, żeby to był taki polski akcent Święta Miłości, a nie takie, no... Nie taki komercyjne, zachodnie... Zachodni styl za... Dokładnie. Rasisty. Dokładnie. Dlatego Piotr Szczepaniak, Kochać na początek w Radiu Fraszka w Świecie na Wspak. A teraz czuję niezwykłą satysfakcję, bo będę mógł zaprezentować... Tak, ja mu to specjalnie tutaj zostawiłem, przyznam się. W 1956 roku w Salford w Anglii przychodzi na świat Peter Hook, basista grupy Joy Division, a następnie właściwie chyba lider zespołu New Order. No, niesamowite teraz nagranie, także związane z miłością. Najbardziej znane, Joy Division. I wielokrotnie coverowane, co no tak, to podkreślić. Prawda. Ale co ciekawe, Ian Curtis, lider Joy Division... Kiedyś miałeś nawet godzinę z artystą, przypomnijmy, z Joy Division. Ale o co chodzi w Love Will Tear Us Apart? Chodzi w nim o to, że Ian Curtis opisuje w tej piosence swoje problemy małżeńskie, które były związane z coraz częstszymi kłótniami z żoną i rosnącym uczuciem. No właśnie. And Nick Honor, który się zakochał w Brukseli. Walentynki niebawem. Wspominaliśmy w wcześniejszym wejściu o walentynkach dużo, a teraz nawet taka miłość trochę mniej dobra. Ale nawet napis na nagrobku Jana Curtisa właśnie brzmi Love Will Tear Us Apart. No które to teraz was prezentujemy w Radiu Fraszka. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Now and then. Teraz pora na coś bardzo, bardzo przyjemnego, a mianowicie między innymi będzie konkurs, ale to za chwilę. Najpierw opowiemy o tej osobie, którą chcemy zaprezentować i o roku 1970. A kto przychodzi w Świnoujściu na świat? Andrzej Smolik, muzyk, producent, multiinstrumentalista, współpracował między innymi z Robertem Gawlińskim i Kasią Nosowską. Był chyba członkiem nawet przez chwilę zespołu Wilki, coś mi się kojarzy. Do 1994 roku grał tam. No właśnie, do dziś nagrywa piosenki z córką Urszuli Dudziak, Miką Urbaniak i córką zarazem Michała Urbaniaka. Dokładnie, jednego z największych jazzmenów. A my mamy dla Was dwie świeżutkie płytki, najnowsze, Smolika, do wygrania u nas. Wystarczy odpowiedzieć na bardzo łatwe pytanie, ile albumów studyjnych wydał Andrzej Smolik? O! I takie pytanie zadajemy dla Was, drodzy słuchacze. Czekamy na Wasze odpowiedzi na naszym fanpage'u, na wiadomości prywatnej oraz na naszym mailu radio.ujk@gmail.com. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, bo naprawdę płyta Smolika jest niesamowita. To będzie płyta Smolika najnowsza z Cave'em Foxem i utwór, który za chwilę zagramy, właśnie pochodzi z tej płyty. Na Wasze odpowiedzi czekamy do poniedziałku do godziny 22, a później wylosujemy szczęśliwców, którzy zgarną. Dwie płytki do wygrania, podkreślam, warto grać. A teraz będzie Andrzej Smolik i właśnie Kay Fox i utwór z płyty, która do wygrania u nas, Run. Przechodzimy do roku 1972. W miejscowości Landstuhl w Niemczech przychodzi na świat Rob Thomas. No proszę, a powiem Ci, że Rob Thomas, nie wiedziałem, że jest Niemcem. Znaczy się urodził się w Niemczech, nie wiadomo czy jest Niemcem, bo to nie jest określone. Kompozytor amerykański. Dokładnie. Bruce Willis też urodził się w Niemczech, ale nie jest Amerykaninem. A dlaczego? Jego ojciec pracował w bazie wojskowej, był żołnierzem pracując w bazie wojskowej w RFN. Ale wracamy do Roba Thomasa. Rob Thomas przede wszystkim znany jako kompozytor amerykańskiej grupy Matchbox 20, który obecnie kontynuuje karierę solową, ale przede wszystkim Rob Thomas najbardziej był znany ze współpracy z Carlosem Santaną przy przeboju, wielkim przeboju Smooth. Smooth, tak jest. Smooth. Wszyscy pamiętamy na pewno przebój Smooth, ale teraz będzie Rob Thomas solo.
Rob Thomas Solo i jedno z najbardziej znanych nagrań z 2005 roku bodajże ono jest. Chyba tak. Na chyba masz rację. Tak. Ono się nazywa Lonely No More, ale jak usłyszycie, od razu skojarzycie. Zresztą słyszą na pewno w naszym tle. Tak, oczywiście. No to teraz Rob Thomas. Lonely No More. I znów dzisiaj u nas w kalendarium tak bardzo, bardzo walentynkowo. Dzisiaj taki specjalny ten spak jednak mimo wszystko. Tak się ułożyło. Mimo, że go nie szykowaliśmy tak naprawdę walentynkowo, to jakoś tak samo chciało się. Czasami należy wierzyć w to przeznaczenie walentynkowe, prawda? Aha, rozumiem. Okej. Takie serduszka teraz się powinny pojawić tutaj w studiu. Ale drodzy słuchacze, słyszą w tle jednego z najwybitniejszych obecnie angielskich muzyków. Dokładnie. Dokładnie, bo w tym tygodniu obchodzimy urodziny Robiego Williamsa, który urodził się w 1974 roku. Był wokalistą kiedyś grupy Take That, która teraz z powodzeniem kontynuuje solową karierę. Zdecydowanie lepiej mu to wychodzi, gdy śpiewa tak, solo. Take That raczej nie przepadałem, ale... To jest kolejny raz, tak jak na przykład NSYNC i Justin Timberlake. No tak, i tego ale typu ja właśnie kojarzę przede wszystkim Robiego Williamsa jako wokalistę samego śpiewającego, tworzącego swoje nagrania. I teraz jedno z najpopularniejszych nagrań i najlepiej brzmiących, moim zdaniem. No właśnie, teraz będzie Robbie Williams i utwór Feel. Czy czujecie ten okres, walentynek? A teraz przechodzimy do klimatów francuskich. Rok 1974. Na świat przychodzi twórca muzyki elektronicznej, trochę szlachecko brzmiące nazwisku Guy Manuel de Homem Christo. Wow, ładnie ci to wyszło, ci powiem. Był założyciel i członek duetu Daft Punk. Dokładnie, bo niektórzy może ci z młodszej daty kojarzą tylko Daft Punk z Get Lucky. No i z Pharrellem Williamsem, ale to nie to. No właśnie, my zagramy teraz jeden z ważniejszych hitów Daft Punk i pierwszych hitów tak naprawdę ich. Tak, czyli One More Time, ale co ciekawe, najbardziej charakterystyczną cechą, jak występują na koncertach panowie, to jest to, że ukrywają swoje twarze pod kaskami, tak? Tak troszeczkę jak Lord Vader wyglądają. No tak, oni taki mają trochę image a la Gorillaz, co do jakiegoś tam czasu w ogóle nie występowali na koncertach, tylko animacje same leciały. A czy wiecie, jak w ogóle powstała nazwa zespołu Daft Punk? To jest bardzo ciekawa historia. Tego ja też nie wiem. Ponieważ jeden z krytyków muzycznego magazynu Melody Maker określił pierwsze dokonania zespołu tego Daft Punk jako banda stukniętych gnojków, co po angielsku brzmi jako a bunch of Daft Punk. Właśnie. Aha. I stąd właśnie powstała nazwa obecny kształt zespołu Daft Punk. No to ciekawe. I teraz przed nami nagranie One More Time. Daft Punk. A teraz trochę zwolnijmy klimat i też będzie ciekawa opowieść. Mianowicie w 1979 roku, po 6 miesiącach prób, zespół UB30, nazwa została zaczerpnięta, Kuba, słuchaj, z angielskiego formularza zasiłku dla bezrobotnych. No to ciekawe, to może... Bo ja... Ty, to ja proponuję tak, wybierzemy się teraz do ZUS-u naszego albo do Urzędu Pracy to i poszukamy w formularzach jakiejś fajnej nazwy zespołu. Aha, czyli w formularzu nazwiemy się, dajmy na to, ZUS Band będziemy. ZUS Band albo ZUS nie band, wiem. ZUS 16 na przykład i będziemy tak grać. PIT 44. PIT 44. No to bylibyśmy chyba konkurencją dla Kalibra 44. A no tak, no to może jakiś może PIT 12, różne są te PIT-y. PIT 13, wierzmy w przeznaczenie i może czasami... A 13 bywa pechowa. Ale właśnie chciałbym obalić ten mit pechowej 13, dlatego PIT 13. No właśnie, no to teraz zagramy dla was właśnie grupę UB30 i Kingston Town na antenie Radia Fraszka. A teraz czas na zaprezentowanie kolejnego utworu, który jednoznacznie raczej kojarzy się z miłością i z takimi przyjemnymi doznaniami. I artystką, bo obchodzi urodziny w tym tygodniu. Tak, rok 1981 w kanadyjskiej miejscowości Nowym Brunszwiku przychodzi na świat wokalistka Natasha Saint-Pierre. No, chyba to też artystka bardziej kojarzona z jednym nagraniem, ale jakże pięknym nagraniem, prawda? Tak jest. Piękny język francuski dodamy piękny do tego. Piękny język francuski we francuskojęzycznej części Kanady. I postaramy się go nie skalać. Ja, pamiętajcie, ja, Radosław prędzej, bo miał język francuski. Tak, ja miałem język francuski, przyznaję się, pozdrawiam serdecznie moją wykładowczynię. Tak, pozdrawiamy panią profesor. Panią doktor Bioch. Pan doktor Bioch, pozdrawiam serdecznie. A teraz prezentujemy nagranie Nataszy Sampie, No Rende Vuquo. Brawo, Kubła. No mam nadzieję, że brawo.
A teraz przenosimy się do roku 1981. W Atlancie urodziła się Kelly Rowland, wokalistka supergrupy Destiny's Child. Z powodzeniem także występuje ona jako solistka, co też warto podkreślić. Tak jest. I za chwilę właśnie puścimy solowy utwór, który był kiedyś wielkim hitem z raperem Nellym, razem Kelly Rowland. Tak, Dilemma. No, dilemma. Teraz przed wami Radio Fraszka w świecie na wspak. A teraz pozostajemy w klimacie walentynkowym i ma miejsce wydarzenia, trzy wydarzenia z różnych... W jednym tygodniu mają swoją rocznicę i wszystkie związane są z jedną artystką, której niestety już nie ma artystką, z nami. Whitney Houston. Zacznijmy od pierwszego wydarzenia, 1985 rok. Właśnie wtedy ukazuje się pierwsza płyta Whitney Houston, nazwana Whitney Houston. I trzy pochodzące z niej single osiągnęły pierwsze miejsce na liście Billboardu, zaś cały album rozszedł się na świecie w ponad 24 milionach egzemplarzy. Fenomenalny wynik. Fenomenalny wynik. I to jeszcze co najciekawsze, to jest najlepiej sprzedawana debiutancka płyta na kobiety. No właśnie, jako debiutant sprzedać 24 miliony egzemplarzy, to jest naprawdę wyczyn. Geniusz. A z kolei w 1993 roku, piosenka Whitney Houston właśnie I Will Always Love You, pochodząca z Bodyguard z filmu, dokładnie tak, który słyszycie zresztą w naszym tle. 13 tydzień z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu listy Billboardu, ustanawiając tym samym nowy rekord długości przebywania piosenki na pierwszym miejscu. Poprzedni rekord należał do End of the Road, Boys to Men. Whitney Houston gościła na szczycie listy przebojów jeszcze tydzień. W 1995 roku Boys to Men wzięli odwet na Whitney i ich utwór I Will Make Love to You pobił jej 14-tygodniowy rekord. A ostatnie wydarzenie niestety ma bardzo smutne oblicze. 2012 rok i wtedy Whitney Houston niestety umiera w wieku 48 lat. Ta informacja zszokowała cały świat. Ja sam pamiętam, jakim byłem w głębokim szoku, gdy usłyszałem z telewizora o śmierci Whitney Houston. Chyba taki szok miałem też przy śmierci Michaela Jacksona wyłącznie. No tak. To tak mnie mocno Tak, skrywało. Ja powiem ci szczerze, większy miałem trochę szok przy śmierci Michaela Jacksona niż przy śmierci Whitney Houston, bo jednak o tym się dużo mówiło, tak jak przy Amy Winehouse na przykład, o tym, że nie jest w najlepszym stanie psychicznym, jak i zdrowotnym. Tak, ale jednak ta informacja z elektryki. No tak, to prawda, że świat bez Whitney Houston będzie na pewno tym innym światem i gorszym światem. Dramatyzmu sytuacji dodaje na pewno to, że jej córka także w dość tragicznych okolicznościach zmarła w zeszłym roku. Dokładnie, to jest w ogóle tragiczna opowieść. Tragiczna historia Whitney Houston. Tak, na bardzo dobry film. Tak, i myślę, że kiedyś taki film hollywoodzki powstanie. To jest fenomenalna historia, oczywiście filmowo-scenariuszowa, ale w życiu to była tragiczna historia osoby, która osiągnęła szczyty. A teraz pozostaniemy jeszcze w klimacie filmowym. Whitney Houston, I Will Always Love You. Idealny sposób na zakończenie naszej audycji, a zarazem na walentynki po prostu. I piękne uznanie miłości, uczucia przy tym nagraniu. Rewelacja.